Welcome to episode number 304, Trista Sterry of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com, also on YouTube. Find the links in the podcast description. I've also got four other podcasts The Awakening to wake you up with all the corruption in the world, but with solutions, Speaking Podcast to get you confident speaking, Meditation to chill you out, Crypto Podcast to learn about blockchain technology. And you'll find everything on bio.link forward slash podcaster, along with our donation button. Jen dobry, Dzień dobry, Roj. Bardzo zimno jest, mam gorącą herbatę. Czy ty też coś masz do picia? Mam wodę. O, masz wodę zimną? <śmiech> <śmiech> ja mam gorącą herbatę. Słuchajcie, jest zima, jest bardzo zimno. I dzisiejszy podcast będzie o zimie. Zapraszamy Was serdecznie. No właśnie, kalendarzowa zima. Kiedy zaczyna się kalendarzowa zima? Kalendarzowa zima, kalendar winter w Polsce, co jest bardzo interesujące, zaczyna się 21 grudnia, czyli to już było dawno temu, tak? To był początek, jak beginning, początek zimy. Roy, czy ty lubisz zimę? Czy lubisz tę porę roku? Kiedy ja jeżdżę na narty, tak, ale kiedy mhm. jedzie na spacer... Kiedy jest mokry śnieg, półty, mm -hmm. spodnie jest mokre i jesteś bardzo zimno. Kiedy jest dużo wiatr, nie czujesz się dobrze, nie. Ale na przykład morskowanie też A, morsowanie. Morsowanie mm -hmm. też jest bardzo dobre dla mnie. Czyli zima nie jest Twoją ulubioną porą roku? Nie, lato. A, lato, czyli lubisz słońce, lubisz kiedy jest ciepło. No właśnie, kiedy jest zima, jest bardzo zimno. I słuchajcie, jaka jest pogoda zimą? Zimą jest bardzo zimno i tak jak na pierwszej fotografii, zimą jest mróz. Co to znaczy mróz, Roy? No? Znasz to słowo? Frost. Frost. No właśnie, i Róż. mówimy, że o, jest mróz, jest bardzo mroźno, jest frosty, tak, jest bardzo mroźno. Czyli zimą jest zimno i mroźno. Bardzo I na krężno... samochod też to jest straszne, kiedy jest mróz, nie jest śnieg, mm -hmm. bo czasami na śnieg może what's brush it off. Um... Just... Ale co, że masz na myśli Ty, to, że na twoje, samochodzie masz... Tak, mm. kiedy jest mróż, jest trudniej, bo jest dużo czasu na... Aha, musisz tak zeskrobać, my mówimy, tak? Oh, zeskrobać. <laughs> zeskrobać mróz, tak. tak. Ale wiesz, teraz są takie specjalne spraye, tak? To nie I jest, jest mróż... dobre, bo czasami ja robię to, a potem, kiedy pr prowadzi, może też jest... Like lód... Tak, co zależy, jaki produkt kup. Mhm, jaki spray? Ale ja miałam ostatnio taki spray, i bardzo fajnie działał. Także no to zależy, tak? Ale możemy albo zeskrobać. Mhm. Albo możemy używać spray, kiedy mamy właśnie samochód i na szybie samochodu jest dużo mrozu. Następne słowo burza śnieżna. Burza to jest sztorm i burza śnieżna jak snowstorm, snowstorm. Tak, tak. Czyli może to nie jest bardzo popularne w mieście, ale na przykład w górach, tak? W górach bardzo często są te burze śnieżne i jest bardzo niebezpiecznie, tak, bo nic nie widzimy, pada bardzo dużo śniegu. Czy ty kiedyś, Roy, byłeś w w górach i widziałeś burzę śnieżną, czy? Tak, jest Gdy... trudnie, tak? bo nie, widzi... nie widziałam bardzo dobrze. I też, kiedy jest pierwszy śnieg na season, na centrum, też jest zawsze problem, bo czasami ludzi nie ma opony na śnieg. Aha, I opony. Też mhm. nie, Urząd, nie ma maszyn i sol na ulica, co so zawsze pierwszy dzień jest trudny. Tak. Dużo wypadków też jest, prawda? Ale to faktycznie jest tak dużo wypadków. Kiedy jest burza śnieżna, jest bardzo dużo wypadków, jest bardzo niebezpiecznie i najlepiej wtedy nie prowadzić samochodu, najlepiej wtedy zostać w domu. Następne, y, następna fotografia, widzimy bardzo szczęśliwą kobietę. Ona ma bardzo fajną, ciepłą, zimową kurtkę. On może więc myślę, on że... pije dużo alkoholu. Dlatego... Yeah. Ona lubi zimę i ona lubi, kiedy pada śnieg. Prawda? Dzieci też lubią, kiedy pada śnieg. To jest bardzo miłe, przyjemne. Kiedy masz dobre ubranie, kiedy masz rękawiczki, kiedy masz czapkę, kiedy masz szalik, to kiedy pada śnieg, to jest fantastycznie i widać, że ona jest bardzo szczęśliwa. A ty, Roy, lubisz, kiedy pada śnieg? Czasami wyglądasz bardzo ładnie, tak? I... Wygląda, wygląda. Tak, mhm. jest pięknie. Tak, drzewa w parku, prawda, bardzo pięknie wyglądają. No i kiedy pada śnieg, to dzieci mogą lepić, pamiętasz to słowo? Well, I want to uh, tak. say <laughs> mężczyznę, to jest tak. I what's a snowball fight? Uh. Śnieżki, rzucać śnieżkami, true, rzucać śnieżkami. Dzieci mogą rzucać śnieżkami, mają dużo zabawy, fajny czas, super. No i właśnie, kiedy jest zima, temperatura jest poniżej zera. Poniżej? low, tak? Yeah. Mm -hmm. temperatura poniżej zera, na przykład mamy minus dwa stopnie, minus cztery stopnie, tak, albo minus piętnaście stopni, to już jest wtedy bardzo zimno. Najgorsze dla mnie było minus dwadzieścia nie, ja wow. było na pociąg, na platform, czekam na pociąg. Na platform, czy na peronie? Czekałeś ja na peronie. biegam na cały czas to było najgorsze zimno dla mnie, moje całe życie. Boże, czyli było minus 20 stopni minus 20, i czekałeś tak. na pociąg, na peronie i biegałeś, bo było tak zimno, w stopy, tak? Tak. O Boże. No tak, minus 20 to już jest bardzo, kiedy bardzo, bardzo zimno. Dla mnie już minus 5 to jest bardzo zimno, a minus 20 to tragedia. Także no właśnie, mamy piękną zimę ja bardzo lubię, kiedy zimą świeci słońce i jest śnieg, wtedy wszystko wygląda bardzo pięknie. E, także akceptuję nasze piękne polskie cztery pory roku, bo wiecie, że w Polsce są cztery pory roku. Teraz jest zima, potem jest cudowna wiosna, potem jest piękne lato, później jest jesień i na końcu, tak jak teraz, mamy zimę. Także napiszcie, czy w Waszym kraju też są cztery pory roku, czy może macie tylko jedną porę roku, a może dwie, może tylko lato, a może lato i wiosnę. Dajcie znać. Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwą zimę, dużo śniegu, zapraszamy do Polski. Nie, Irlandia, zawsze pada deszcz, to so nigdy wie, jaki porok. <laughs> zawsze jesień. Tak. Dziękujemy Bo... za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kamela. Dziękuję. So, you can get lessons from Camilla Polonaswitch.com. You'll find all our episodes on Learn Podcast.com or on BitChute and YouTube. And as mentioned, I forward our podcasts as well as being a podcast coach and a donation button if you feel like getting us a cup of tea or a coffee once a month. We greatly appreciate it. And you'll find everything on bio.link forward slash podcaster. Until next week, Cinque Rebats will be David David